Około 1000 widzów zasiadło w hali Urania, żeby obejrzeć zawodową galę mieszanych sztuk walki. Na specjalnie przygotowanym i ogrodzonym ringu stoczono 10 pojedynków. Była to pierwsza tego typu impreza w naszym mieście. Macie troszeczkę tych sław swoich, nie? No, Kalidow i ITP, nie? No już ja tak nie jestem w temacie, bardziej koledzy, ja jestem od strony finansowej, nie? No i fajne miasto, bardzo fajne, przyjazne, jeżeli chodzi o MMA. Gala Pro Fight w MMA dopiero się rozkręca. Olsztyn dał początek całemu cyklowi podobnych zawodów. Na razie, jak pan widzi, to jest pierwsza zawodowa gala, nie? Następna będzie Gdańsk, Sopot-Oliwa, nie? Później chcemy Wrocław zrobić, no i zobaczymy, jak to właśnie w rankingach wszystko wypadnie. MMA, czyli mieszane sztuki walki, coraz bardziej zyskują na popularności. Jest to walka w stójce i w parterze. Dozwolone są ciosy bokserskie, kopnięcia, a także stosowane głównie w parterze duszenia i dźwignie. To dość brutalna dyscyplina sportu, a zawodnicy są narażeni na różne urazy. Olsztynianie z klubu MMA Arachion zaliczają się do krajowej czołówki. Największe sukcesy święci Mamet Kalidow, który w tej gali nie wystąpił. Przybył jednak do Urani, żeby wesprzeć swoich klubowych kolegów. Ludzie z Olsztyny ogólnie byli głodni tego, żeby zobaczyć to w Olsztynie, bo przeważnie ludzie oglądają to w telewizji, to KSW. To pierwsza okazja, żeby zobaczyć na żywo to dzisiaj. I naprawdę jest skład zawodników bardzo dobry. Mamy najlepszych zawodników, jeden z najlepszych zawodników mamy w Polsce dzisiaj, też się biją. Naprawdę udało się to i dużo ludzi przyszło. Mamet Kalidow zdradził nam swoje najbliższe plany i marzenia. Pierwszą walkę za granicą miałem w Stanach 4 miesiące temu, którą dzięki Bogu udało się wygrać. Najbliższy mój plan jest tak, że jestem w KSW Team, w Federacji KSW i w najbliższym czasie, w maju, 16 maja czy 15 maja, chcę stoczyć walkę o pas Federacji KSW. No i przede wszystkim też wyjazd do Japonii. Są rozmowy teraz prowadzone, teraz jakieś tam drobiazgi zostały do pięcia, więc myślę, że głównym celem moim jest teraz KSW, OPAS i Japonia. Mieszane sztuki walki zdobywają coraz więcej zwolenników. Zawodnicy muszą być do nich wszechstronnie przygotowani, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Dla wielu uczestników tych zawodów są one szansą na podpisanie umów z dużymi grupami promotorskimi i walką w Stanach Zjednoczonych czy Japonii.